Pierwszy tydzień grudnia obfitował w zabawy mikołajkowe organizowane przez Policzkie Rady Osiedli. Były konkursy, tańcy na parkiecie i najbardziej oczekiwane paczki od Mikołaja. Grudzień to ulubiony miesiąc wszystkich grzecznych dzieci. To czas prezentów znajdywanych w różnych dziwnych miejscach. Pod poduszką, pod choinką albo w skarpecie. To także czas hucznych zabaw i spotkań z Mikołajem. Dyskoteka organizowana przez Radę Osiedla Gryfitów odbyła się przy wsparciu animatorów zabaw działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. Grupa artystyczna Elipsa zabrała najmłodszych w świat wigilijnych symboli. Najmłodsze dzieci przyszły w asyście rodziców. W zabawie uczestniczyła setka małych gryfitów w wieku od 4 do 11 lat. O dobrą organizację i bezpieczeństwo zadbali aktywni działacze Rady Osiedla nr 5. No to wielkie brawa dla najlepszej Rady Osiedla nr 5! W końcu nadszedł najbardziej wyczekiwany moment zabawy. Na salę po długiej podróży wszedł święty Mikołaj. Gruby, czerwony pan z białą brodą wzbudził wiele emocji i został przywitany głośnym okrzykiem aprobaty. Dzień dobry Mikołaju, zapraszam Cię tutaj na krzesło. Usiądź sobie z nami. Ale cieszymy się, że przybyłeś, prawda? Zgodnie z tradycją po mikołajkowej zabawie wszystkie dzieci otrzymały paczki ze słodyczami. Mikołaj doskonale wiedział, które z nich były grzeczne. Niestety z pośpiechu nie zabrał ze sobą łuskę, więc wszystkie dzieci otrzymały tego dnia podarunki.